Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie z serii Z pasji do rolnictwa. Jak możecie zobaczyć, nasz New Holland z pługiem. Przygotowane mamy sobie luty. Lecimy sobie jeszcze orać, bo jeszcze trochę zostało. Jesteśmy po sprzedaży wszystkiego, wszystkich plonów. Tyle pieniędzy jest, tyle pieniędzy już było, ponieważ kupiliśmy sprzęt i pole. Dokładnie teraz kupiliśmy, zaraz wam powiem i pokażę. I jeszcze pokażę wam, co dokupiliśmy. A dokupiliśmy właśnie brata do New Hollanda. Patrzcie to. To jest nowy nabytek. To jest ciągnik oczywiście nie nowy, tak jak ten nowy New Holland. To jest ciągnik używany. 2 lata. Tu jest T5.120. Tu jest T6.175. Ma 120 koni, a ten ma 175 koni. No to już jest taki byczek. I od razu obciążnik kupiliśmy nowy, też zamówiliśmy. I pług też jest nowy, tylko ciągnik używany. No tu widzicie, tak jak widzicie, trochę zadrapania. Tu też farba trochę podchodziła. Ale malowanie wyszło z jakieś 2000. Odpalę wam go. Dobra, później zobaczycie, jak chodzi, jak sobie radzi z orką. Daliśmy za niego 115 tysięcy, a za pługi obciążnik już nie pamiętam, ale wiem, że po tych sprzedażach ponad 200 koła było. Tu jest nowy kawałek pola. Jest tu kawałek 90 arów, tam bez paru arów. Tu będziemy też trzeba orać. Lecimy sobie na kawałek, który już jest zaorany. Kupiliśmy sobie. Jest to kawałek koło naszego pola, tylko że pszenicy tu nie damy. Szkoda, że prędzej nie kupiliśmy, to by tu pszenica była na 2 kawałkach. Jest to największy kawałek, który kupiliśmy, bo jest to 1,5 hektara. I tu będzie kukurydza. I lecimy jeszcze na pole, które już na poprzednim filmie wam miałem pokazać. Ja już wiem, mi nie trzeba nic pokazywać, bo ja to kupowałem. Tu jest nasz kawałek zaorany. Co mieliśmy tu pszenicę. A tu jest nowy kawałek po wapnie. Tu jest hektar 12. Czyli 3,5 hektara pola nam doszło, zakupiliśmy. A kukurydzy będzie niecałe 4,5 hektara. Dobra, ja pierwsze biorę małego Johna. Ten ma nasz przejany 10,3 motogodziny, a ten ma już prawie 13. Jadę go zaprowadzić na pole, a później ja sobie będę orał dużym. Po kukurydze też na nowym kawałku. Dobra, wyjeżdżamy se. Tamto już oddycha więcej leci, też 4-cylindrowy, ale już 10 na godzinę szybciej jedzie. Chłop weszedł na pasy, nie miałem by szans wyhamować, by wchodził z drugiej strony. Ale dobrze, że to jest ciągnik, bo to bym było też na chodnik zjechać, bo gdzieś się z tej strony. Drugi też dokupiliśmy. Nie wiem, czy ten zostawimy, czy go sprzedamy. Koguta sobie wyłączymy.
strony sobie pojedziemy. Jeden przejazd przejazd, żebyście widzieli, jak idzie orka ten. To wygląda, a jak pójdzie tamtym. Ten jest 5 skip za 5, to zobaczymy, jak ci da radę w ogóle. Jeszcze nie testowany. No, a ten niech się odłoży. Tak, 12 ma do zaorania. 700 do naszego nowego byka. Dużo biegu, więc czekajcie. I jest też zakupiony nowy silos. Postawiona płyta, silos postawiony na 75 ton ze żmijką i z dmuchawą. Też trochę wyszło, no ale trochę tych nabytków jest. To jest byczek taki na szerokim ogumieniu. Nawet jakby graliśmy go na wąskich oponach, to jego też taki był. To było wszystko podobne, tylko wąskie opony i bez tuza. A ja potrzebuję ten tuz. To był za niecałe 90 tysięcy. A ten 115 za. Ale tuz to jednak potrzebny jest i tuz ma w środku też wałek, bo można coś nawet za to założyć do przodu. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie ta orka. Też przed jakim biegiem? A7. Może B7 pojedziemy. Przejazd trochę podjechane, ale pół nawet ładnie kryje. Czekajcie, jakim pobiegiem tu jedziemy na teraz. Zanim przejedziemy do końca pola, to tu trochę czasu zajdzie, no bo kawał pola tu jest. Ładnie idzie robota, pług też ładnie się, jak na razie, spisuje. Pierwszy przejazd. Powoli sobie lecimy po kukurydzie, sobie oramy na krzynkę. Na razie ładnie kryje. Ciężko, ale jakoś głęboko też nie oram. To jest 25 maksymalnie, tyle oram.
Myśmy się jeszcze nie zadowolono z nowym sprzętem. Podobnamy. Tu nie orałem, zobaczymy jak to pójdzie. Czekaj się na dwójce, ile można mieć? To jest znowu za szybko. Na C1 sobie pociśniemy. W przejazdach to już widać różnicę. Chodzi maszyna ładnie. Zobaczymy, co będzie dalej, no ale nowy sprzęt to nie jest też już trochę ma zrobione. Nie dużo, bo ma, dość mało ma zrobione. A nówkę to raz więcej bym się zapłacić za nówkę. Może nie raz, z 80% więcej tej ceny. Co teraz? Jak oglądałem taki nowy, no to niecałe 200 tysięcy.
wszystko ok, nic się nie gnie. Wszystko ok. Zobaczymy później, jak tam ciągnik też. Po zoraniu tego pola 4 hektary, jak zoraniu, zobaczymy wszystko, spalanie, wszystko będziemy widzieć. Dużo mało czy mało. Pracownik z górki to leci, nie? Aż tu robota idzie, no ale pole też takie górki tu są. Ten... No, ma... 10 punktów godziny, a ten ma 13.1, a w Ursusie jest 11.5, a w kombajnie 2.4, ładowarka 1.4, 32.7, masej 1.9. Nie wiem, co z masą, czy masę nie pójdzie na sprzedaż. Mało jest używane na gospodarstwie. Teraz jak ten ciągnik jeszcze kupiliśmy, to już 5 ciągników mamy. Już jest dużo. Nie wiem, czy zostawić go, czy go nie sprzedać. Czasem. W czterech przejazdach widzicie, tyle jest załamane. Jak się tam skończy, to tu na dużego pracownik siednie. Ja jeszcze może coś mam, nagram z oraniem małym tonem na tym nowym kawałku. Myślę, że dzisiaj już to wszystko skończymy orać. Jak to jeszcze walczy liczbę, może do końca lutego tym małym. A tak to tym to do wieczora zaoram ten kawałek małym. Za chwilę będziemy mieli skończony tamten, polecimy sobie na kolejny, ten nowy. Po tej pszenicy tam. Będzie robota zrobiona.
czwórka jest, to tu trzeba do jedynki zredukować 1c. I przy redukcji, jak zredukujemy, to nam może przystanie, no to trzeba podwinąć dopiero jechać, bo staje pod górkę, jak zredukujemy z dwójki na jedynkę. Następny film to będzie, nie wiem, na włosy, coś takiego, siać, może coś będziemy zaczynać. Z orki to jest ostatni film. I wszystko będziemy mieli zaorane na trasie sklepu z tą orką. Zaczynaliśmy już, myślę, chyba w sierpniu coś orałem. Albo nie wiem, w wrześniu. Nie wiem, już chyba we wrześniu. Zaczynałem orkę. Pogody nie było, nie było i ściągło się aż do lutego. Trochę słabo, że to nie ma na jesień zaorane. Tylko teraz zimą. Też nie wiedziałem, czy coś kupię, czy nie, i czekałem. Czekałem, czekałem. I w końcu się doczekałem nowego nabytku. Trafiła się okazja. Sobie ciśnie. Tu jeden przejazd. Thank you.
siedmiu, ale no, ciężko podbiłka. Tu jest automatyczna skrzynia, automat. Tam są biegi. A mi się wydaje, że w sumie lepiej jak są te biegi. Myślę, że automat staje w tym momencie. Nie narzekam na to. Na biegi też nie jestem narzekam. Zależy jak. Jest FMS 8 razy 3. Tam są 24 biegi. Jeszcze raz tu sobie weźmiemy, przejedziemy. Trzeba powiększyć to pole. Tak nie było tych dużych miedzi. Nie lubię ogólnie tych dużych miedzy, ale nie wiem. Wsadzimy marewkę po troszkę. Tego nie dooruję na każdych polach, bo nie. Myślę, że nie będziemy dawać. Choć nie wiem, bo dwa pole koło siebie tu też można by było dać. Nie wiem jak to wyjdzie, myślę, że nie. Wyskoczył nawet. Te pieniądze co zostały, to nie wiem co za to kupię. Na co będę przeznaczyła? Będziemy odkładać na wodę. Kumpel. Albo na następny sezon, bo ten sezon to jeszcze Bisonem na 100% podskoczymy, ale na następny sezon jak to wyjdzie. Tam oramy sobie na raz do sterowania. Tam ten nowy kawałek, widziałem, że tam była suma zbierana, to że długo to leżało, bo sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Dojechać do tego pola. Oby się dało, bo nie chce mi się coś na tyle nadejrzeć. Już to zwięciło. Chyba się dojechałbym się. Trzeba przez chodnik przejechać. Nie bardzo. Tam po stronie będą. A ślady się zostawiły. To nie jeżdżą na to być kim tam. Thank you.
trochę przyorany jest. Szeroko go rozstawiłem na maksa. C1, C1 do przodu i idzie robota. Mamy sobie już 40 minutę filmu, dojedziemy sobie do końca i będziemy kończyli film. Ile to może? 35 czy 40% tego pola jest zaorane. Farba się jeszcze na pół podsinie. Możecie napisać, jak oceniacie ten ciągnik tego gospodarstwa od 1 do 10 w komentarzach. Zachęcam do występnego filmu do znajomych, że akurat kogoś zaciekawi mój kanał. Zachęcam do zostawienia łapeczek w górę i subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnym filmie. Tak.
czekajcie, zobaczymy jak obracamy. Trochę szarpie ciągnikiem. Przydałoby się to chyba wolniej. Wolniejsze to obracanie, jak my zrobimy. On nie rzuca. Dobra, ale to by było tyle. Więc myślę, że zestaw się wam podoba. I widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do kolejnego. Na razie, cześć.